Hej, to będzie nowa seria filmów o moich obrazach. Będę przybliżać swoje subiektywne zdanie na ten temat. Powiem Wam, co tutaj się dzieje i opiszę Wam obrazy, które mam w swojej pracowni i taki poczułam zew. O, wyprostuję kamerę. Wstęgor, tak nazywa się ten obraz i Wstęgor Królewski. Wspaniała ryba głębinowa, która mnie zachwyca i fascynuje, jest tutaj bardzo ważnym bohaterem tego obrazu. Myślę, że jest wręcz najistotniejszy w całej pracy. Widać go tutaj, oczywiście wypływa z głębin. Mało wiadomo o tej rybie, ona jest niesamowita. Jej ciało jest bardzo długie, jak srebrna wstęga wygląda. On tak pionowo wypływa z głębin i rozkłada swoje płetwy i bardzo mało o nim wiadomo. Jakiś oglądałam film przyrodniczy o tym wstęgorze i jakieś takie ścinki informacji, które naukowcy posiadają. No niesamowite. I dla mnie wstęgor jest takim nośnikiem właśnie rzeczy, które wypływają z głębin, które się ujawniają w sobie tylko znanym celu, nie są zbadane zupełnie, nie są poznane i ten wstęgor tutaj właśnie to reprezentuje. On podpływa do powierzchni i też pod wywodzie widać, że do połowy zanurzona siedzi kobieta. Nie wiem, czy to widać na filmie, ale z bliska widać, że sylwetka kobiety jest przedłużona właśnie pod wodą, niebieską linią, delikatnie. Ona siedzi zanurzona w tej wodzie do połowy i czy jest zamyślona, czy jest smutna, czy spokojna, nie zupełnie umiem to ocenić. Ale jest, tak czuję, pełna refleksyjności, zadumy, zamyślenia. Za nią rozkwitają kwiaty. Jest to masa roślinna, kwiaty wymyślone, niestworzone, nie istnieją takie kwiaty. To są coś pomiędzy tulipanami czy piwoniami w kolorach. Wszystko jest zanurzone w kolorze, w różach, w różowym odcieniu. Jednej z moich ulubionych farb to jest farba o nazwie alizaryna. Jej kolor to bez użycia bieli, jej kolor to jest właśnie taki bardzo ciemny, bordowo, można by powiedzieć, bordowy, krwisty kolor, trochę jak mój golf. I ten kolor jest transparentny, on nie jest kryjący, kiedy położy się samą warstwę tej farby, ona jest przezroczysta i taką delikatną mgłą bordową, a kiedy doda się tylko trochę bieli, to kolor przekształca się w taki wibrujący różowy, słodki, błogi, pełen radości. Dla mnie różowy jest kolorem błogości. I ona sobie siedzi pośród tych bujnych kwiatów, bujnej roślinności ze świata wyobraźni. I lubię sobie myśleć o tym obrazie jak o zderzeniu dwóch światów, tego co jest pod wodą, co jest nieznane i co wypływa, co jest niezmierzone, niepoznane. Daje się tylko w kawałku obejrzeć czy dostrzec. I zderzenie ze światem, który jest nad wodą, który jest widzialny, który jest zauważalny. Można by o tym dużo mówić. Myślę, że teraz 5 minut wystarczy. Dajcie znać, jeśli coś Wam się pojawia, takiego, co sobie myślicie o tym obrazie. To może być ciekawe. Jeszcze może chwila z bliska. Może da się dostrzec fakturę farby. Może sami mi napiszecie, czy ona jest smutna, czy wesoła, czy w zadumie. Powierzchnia wody
Czerwona granica i wstęgor. Dziękuję.